aspektem dla mnie w tworzeniu każdej aranżacji, każdej sceny, każdego obrazu jest ukazanie pewnego lęku, który każdy z nas posiada w sobie. Jest to lęk przed śmiercią, przed skończonością, przed ograniczeniem materii, z jakiej się składamy, w jakiej żyjemy. Podlegamy tym samym procesom, działaniu czasu. Nasze ciało zmienia się przez całe życie. To interesuje mnie chyba najbardziej, dlatego skupiłem się na człowieku, na akcie, na relacjach postaci, na kontekście egzystencjalnym. Co można wyrazić i pokazać poprzez ciało, jakie emocje, jakie stany psychologiczne, jakie momenty człowieka, aspekt emocjonalny, umieszczenie tego wszystkiego, co siedzi wewnątrz, głęboko w warstwie emocjonalnej, nawet modeli, postaci, które przedstawiam. Obchodzi mnie ta wartość energetyczna, chcę się skupić na indywidualnych problemach ludzkich, z którymi mamy styczność na co dzień, z tym ścieraniem się we współczesnym świecie, w rzeczywistości ze sobą, w relacjach między ludźmi, w emocjach, jakie drzemią w środku. Staram się opowiadać o człowieku. Czasem w sposób drastyczny, mocny, czasem w sposób bardziej subtelny. Sztuka cały czas ewoluuje, tak samo jak my ewoluujemy. To jest zbiór tego wszystkiego, czym jesteśmy. Jesteśmy rzeczami, które przeżyliśmy, jesteśmy ludźmi, których spotkaliśmy, jesteśmy wszystkimi doświadczeniami, które zebraliśmy w życiu, miejscami, w których byliśmy. To wszystko jest oczywiście wciąż zmienne, tak samo jak zmienia się nasze życie. Ważna jest dla mnie autentyczność robienia, mówienia o tym wszystkim, o tych wszystkich ważnych kwestiach. Stąd rozwiązania formalne, które stosuję, mocne kontrasty, światło, w jakim stawiam modela. One mają służyć uwypukleniu pewnych rzeczy poprzez ciało. Mają zostać wyrażone te wszystkie drobne emocje, te niuanse. Człowiek nagi jest odarty ze wszystkiego, ze wszystkich wytworów, w które się ubiera, którymi się otacza. Staje się pewną archaiczną wartością. Poprzez farbę, poprzez tą strukturę, którą nakładam, szukam osoby, szukam postaci, szukam sylwetki psychologicznej. W obrazie liczy się kilka wartości: kolor, światło i kompozycja. Na bazie tego buduję przestrzeń, świat, który zamykam w płótnie. Ma on
definiować w pewien sposób rzeczywistość, która zostaje pokazana. Malarstwo jest dla mnie rodzajem języka, który stosuję do wypowiedzenia się. Zaczynam myśleć nad obrazem, zaczynam myśleć nad koncepcją. Pojawia się jakaś idea, pojawia się pomysł. Ten pomysł krystalizuje się w jakimś okresie czasu poprzez szkice, poprzez fotografie, poprzez obserwacje różnych rzeczy. Jest to moment kluczowy dla całego procesu, ale nigdy do końca nie wiem, nie jestem w stanie też zaplanować, jak będzie wyglądała ostateczna forma, którą uzyskuję na końcu tego całego procesu, co też jest tajemnicze i ciekawe dla mnie, pracując nad tym danym obrazem. Tak samo modele, których przedstawiam, stają przed kontekstem danego momentu, danej chwili. I ciało jest właściwie tak samo jak nasza wewnętrzna strona, tematem niewyczerpanym. Jest tak bogate plastycznie, procesy, którym właśnie podlega, też sprawiają, że różni się bardzo od siebie. Każda z postaci, które ukazuję, o których opowiadam, jest zupełnie inna emocjonalnie, pod względem psychologicznym, pod względem swoich zachowań. I to staje się bazą dla każdej pojedynczej kompozycji. Stawiam ją w pewnym kontekście, czasami nawet symbolicznym, w pewnym geście. Próbuję przekazać emocje, którym w danym momencie podlega. Poprzez właśnie budowanie pewnej atmosfery światłem, pędzlem czy aparatem fotograficznym, uwiecznienie tego momentu, zatrzymanie tej chwili, pokazanie nie tylko fizycznego aspektu ciała, tak jak w przypadku początkowych prac, które doprowadziły mnie do tego momentu, ale również te wszystkie emocjonalne i psychiczne stany, ukazanie pewnej duchowej aury, którą posiada każda żywa jednostka, którą emanuje w swój własny, indywidualny sposób. Pokazanie pewnego rodzaju ograniczenia skończonością. Interesuje mnie podejście w sensie totalnym, uzupełnianie się różnych dziedzin, stosowanie różnego języka do tego, co chcę powiedzieć. Dzięki na przykład technice wideo mogę pokazać pewne rzeczy szerzej i w inny sposób. Dzięki malarstwu mogę pokazać pewną strukturę, która
której nie utworzę poprzez na przykład obraz filmowy, dźwiękowy. To jak na przykład cykl fotografii, które stworzyłem pod tytułem Manifestacje. Jest to cykl, który też odwołuje się do malarstwa. Przenikają się te dwie sfery. Chciałem stworzyć malarskie fotografie. Fotografie, które jednocześnie są żywe, są żywymi modelami, ale zostały zatrzymane w pewnym momencie. Tworzą sceny i aranżacje, starają się powiedzieć, zamanifestować swoje uczucia, swoją cielesność, swoje przeżycia. Przełom następuje za każdym razem, kiedy tworzymy coś nowego, kiedy wchodzimy w nowy temat. Często uciekanie od jednej formy w inną jest pewnym przełomem. Wracanie, na przykład oscylowanie między fotografią a obrazem, między performance a fotografią. To wszystko przenika się wzajemnie i uzupełnia nawzajem. Każda realizacja czy cykl jest dla mnie kolejnym wyzwaniem, ale również kolejną potrzebą powiedzenia czegoś. Staje się pretekstem do czegoś nowego, świeżego, do nowych poszukiwań. Staje się pretekstem do ujawnienia emocji, które drzemią gdzieś wewnątrz, w środku. Jest wewnętrzną potrzebą. Myślę, że najważniejsze jest szukanie pewnego rodzaju świeżości w każdym cyklu, niepowtarzalność pewnych rzeczy, szukanie nowych wartości, poszukiwanie w tym wszystkim samego siebie. Performance jest pewnym rodzajem sztuki na żywo, która odbywa się tu i teraz. Nie ma ograniczeń, zahamowań czasowych, nie jest momentem utrwalonym. Obraz jest pewnym rodzajem klatki filmowej, która została uwieczniona. Obraz jest w pewien sposób martwy, natomiast ta sztuka jest na żywo, jest bezpośrednia. Dzieje się na żywo. I to jest pewien inny zupełnie rodzaj języka tego, co możemy powiedzieć, co możemy zamanifestować w żywy sposób, bezpośrednio tego, co siedzi wewnątrz i nie da się przełożyć na płótno, czy nie da się przełożyć na papier, czy nie da się przełożyć na film.
malarstwo w stosunku do rzeczy, która dzieje się na żywo, do aktu performatywnego czy teatralnego, jest o tyle ubogie, że jest zatrzymane, jest samo w sobie pewnym momentem, chwilą, która trwa w długim czasie, rozgrywa się w nieskończoność i będzie się działa dalej. Natomiast żywy akt jest tym, co się dzieje w tej chwili, tym, co się dzieje na żywo, bezpośrednią interakcją z ludźmi. To jest ta znacząca różnica możliwości, jakie daje performance, a jakich nie daje na przykład obraz. Są praktycznie nieograniczone. To zależy tylko i wyłącznie od tego, co chcemy powiedzieć i jak chcemy to pokazać, od naszego ciała, od tego, co dzieje się na żywo w tym danym momencie. W momencie, kiedy pracuję nad obrazem, jest to pewna... odbywa się to w dłuższym czasie. Jest to dłuższy proces, który musi trwać. Pracuję nad detalami, nad wszystkimi szczegółami, nad kompozycją, nad światłem. Buduję całą scenę. W momencie, kiedy występuję na żywo, dzieje się coś spontanicznego, czego nie jestem w stanie do końca zaplanować i przewidzieć. Performance jest pewnym rodzajem bezpośredniego języka, bezpośredniego kontaktu z widzem. Performatywna sztuka jest dosyć pierwotna. To są pierwotne instynkty, które siedzą wewnątrz. Siła osobowości i to, co ten moment kreacji sprawia, że dzieją się rzeczy właśnie nie do końca zaplanowane i z tego wyłania się całe piękno idei tworzenia.